La salle et la pluie. Chodźmy teraz chwilę. Te kolumny to były przewrócone? Że one są tak, tu wypełnione? Ale wiesz co, odrestaurowane. To jest beton, to jest piaskowiec. No piaskowiec właśnie. I to było doklejane, ale ona leżała na glebie? Tak. I stawiali ją do pionu wszystkie? Tak. No tak myślałem. Bo ty... A wiesz co, teraz ruiny. Ruiny Karnakie, mówię sam za siebie. To jest ten nie w dobrym stanie. Ta świątynia teraz ma prawie 4000 lat. Wiesz? No tak, no miało prawo się przewrócić. Nie? A oglądaliście w Polsce Asterixie, Obelixie? Oczywiście, tak. Bardzo tak śmieszny. A co to jest przed nami? Obelisk, wiesz? To był symbol Boga Amon-Ry, jak igła niebios. Na nim zasiada słońca w czasie wędrówki z wschodu na zachód. Obelisk został wykuty z jednego bloku, a słońskiego granitu w całości. Obelisk jest mortycznym filarem o wystawie kwadratu. Jego kształt zwierza się po górze. Jego czopkę było w formie piramidy. Widać? Piramidy na samym górze. Oni zaczęli wycinać obeliski z kamieniu w Asłanie, bo w Asłanie mamy kamieniu, takie z granitu, jakie w Polsce macie kowalnie.